O, widzę, deszcz pada tak samo jak teraz u nas, w Polsce. Dnia pańskiego, którego? 10. O, powrót do pracy, po urlopie. No i prawie 40-stopniowy upał na dworze, no. Świetnie. A, to tylko jara. Dobra, spoko. Nie, witam w Solidarcie, jestem Piechol, The Last of Us Part 2. Wioska, czy tam wyspa blizn, zwanych też serafitami. Wszystko wyzbierane, raczej. No, ale to chyba może dlatego, że wszyscy martwi dookoła. Nie, łącznie z... no w shotgunie też. Czyli dosłownie wszędzie. No dobra, zróbmy tak, załóżmy to tłumik. Jakby co, no się może przydać. Bo tu jeszcze mogą być. Tak daleko nie byłem. Op. Można wbić po prostu komuś do domu? Albo podejrzeć przez szparę? Co tam mamy? O! Jakaś roślinka jest, coś zielonego było. No, może tu można wejść w takim razie? Albo ze środka wejdą serafici, zaraz. O, o, o! A da się tu górą? Aha, powiadasz tamtędy? Tam nie widzę przejścia, Jara, wiesz? Jesteś pewna? Nie frontalnie tutaj. Na 100%, tak? O, czy większe szpary? Nie, żebym, kurde, ludziom do domu zaglądał, ale... No, ale z drugiej strony, czemu nie? Okej, dobra, tutaj nie wejdę. Chyba. Ewentualnie taki dłuższy skok. Nie, Jara, jak to tam? Wytłumaczysz mi to ładnie? Oj, 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 oj. No halo, halo. Moja droga szmato, co tam robiłaś? Taka bezpańska. A, nie, dobra. To niecodzienne dróżki trzeba obierać. Nie tędy. Zobaczą nas. No, to jest rozbyłka. Może widzieli, jak ktoś próbował otworzyć główne wrota. Tak bezczelnie. No, ale w sumie... Ta luźna deska w płocie? Ktoś mógłby to naprawić. To tu. Chodź. No, klamka wyciągnięta. Nie ma jej. A co, bóle fantomowe? Ten się boi cię coś, czego nie masz tam tak naprawdę już? Tak, ludzi, których swędzą palce od stopy w stopach, które mieli amputowane na przykład? Coś ten deseń? O, chyba znowu podejście po cichu. Będzie preferowane. Nie, zdrowie już mam na maksa. Jak tam z apteczkami? A, widzę prawie wszędzie max. Tu muszę jedno ostrze użyć. Żeby zrobić sobie następne trzy. O, 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 i dropsy. No, widzę, że takich rzeczy nie wystrzegają nawet serafici. Każdy chce być koksem, jak Abby. Abby. Dobra, ale to może już jest dobry moment na coś? Ej, 50 parę? Aha. Oczywiście, bo mogę mieć więcej w jakimś punktu teraz nawet. Już możliwy 6. A, do tego nie zrobię, bo nie mam ładunku wybuchowego. Kurde, szkoda. A dobra. Teraz zestaw chyba dobry, żeby gdzieś się wypuścić. Tylko jeśli faktycznie chciałbym po cichu, to kiepski zestaw broń dni długich, nie? Nic tam tłumika nie ma. A ewentualna kusza z bełtami, no można by było. I nawet nie wiem, co to było. Ale... Nie jest to aż tak istotne. Najważniejsze, że podniesione. Raz studnia? Nie. Moment, daj mi chwilę. Nie da się? No ej. A gdzie możliwość ingerowania w środowisko? Ej, prawie się złapała. Ej, tu może uda mi się wejść. Zaraz, jakoś. Dobra, a tu? Też zamknięte? Nie, dobra, trzeba iść tam, gdzie Jara woła. No, ale nie lubię pomijać rzeczy. Uuu.
zgubiła. Więc matka nie żyje. Czy babka? Mama. I to on? Czy on ją zabił? Próbowałem z nią porozmawiać. Chciałem, żeby zrozumiała, ale ona nie przestawała krzyczeć. Zaczęła mnie gonić. Próbowałem ją powstrzymać. I ja tylko odpychałem. Hej. Uderzyła w stół i... Słuchaj. Tylko się broniłeś. Nie zrobiłeś nic złego. Zabiłeś matkę. A jednocześnie nie zrobiłeś nic złego, no. No, trzy do końca. Ja już w obronie własnej, no ale... Tak, ja też. Chodź. No i kto będzie strzelał? Raczej nie Jara. Cześć, mały. Chodź. A przyjrzyjmy się, czy na pewno wygląda to jak śmierć poprzez uderzenie w stół. No, w sumie... Bardziej myślałem, że jej poderżną gardło, ale faktycznie chyba uraz skroni. Tylko gdzie jest miejsce uderzenia? O stół. Że miał być to stół, czyli co, ten pieniek, rozumiem, tak? Ten mały stoliczek. Dobra, tempo powolne. Warto było iść za nimi, ale jeszcze się przyjrzę. Oczywiście. No nie widać miejsca uderzenia tak naprawdę, wiecie? Ani opatelnie, ani opalenisko. No a te ryby już się bardziej nie obędzą chyba na tym ogniu. Znaczy jak ktoś tu przyjdzie, to będą już czarne. Ryba węgiel. Co się dzieje? Są na całej wyspie. Zmasowany atak. Ona nas chroni. Nie powinniśmy wracać do łodzi? Nie. Słychać, że tam walczą. Ja słyszę to wszędzie. W Haven jest sporo łodzi. O tym właśnie myślałam. Przejdziemy przez Stare Miasto. Unikniemy głównych dróg. Jak daleko jest Haven? Niezbyt blisko, ale to najlepsze wyjście. Idź za nami. Prowadź. No dobra, cisnę za nimi. Zapasów w sumie od cholery. Widzieliście zajączka po prawej? No ale na pewno nie wszyscy. Bankowo ktoś został z tyłu, chociażby tchórze. Dobra, zanim tam... No właśnie. To od cholery rzeczy, no takich rzeczy nie można pomijać. No zwłaszcza tu dropsy, śrubki, apteczki. Kurde, czego dusza zapragnie. No i to przynajmniej ktoś przytomnie zgasił palenisko. No, ale skoro tak... To może jeszcze gdzieś tam się cofnąć po coś. Monety, tabletki, śrubki. No dużo potencjalnych rzeczy do podniesienia, ale nie, dobra. Tu było nawet podświetlone. Więc liczę, że po prostu tutaj twórcy zakładali, że wejdę po prostu. Twoja ręka. W porządku. Jestem tylko zmęczona. Lara. Mama wierzyła z całego serca. Wiem. To czemu ją to spotkało? Nasza wiara nie zaciągnie śmiertelności. Codziennie możemy stracić bliskich. Ale nasza wiara pozwala znaleźć siłę, by przetrwać sprawy. Ona nas prowadzi. O! Jakaś to ideologia. Na końcu ulicy. Dobra, może faktycznie lepiej łukiem. Do środka. A raczej kuszą. Może nie tak szybko do końca. Tu nic. Tam na końcu ulicy. Czyś w tym momencie zgarnę kulkę. No wiesz, Jara, nie było to szybko, a chyba przeżyliśmy, więc co za problem, co za różnica. Ale aż mnie zdziwiło teraz to, że tutaj nic nie ma. Ja myślę.
Oczyście wioski, czyli już tam nie ma mowy o jeńcach w ogóle. Po prostu oczyścić z ludzi. Dobra, są całkiem daleko. Co, będziemy musieli do nich strzelać zaraz? Do swoich? To już nie jest dezercja, to już jest zdrada, tak jak wspominałem ostatnio. Po co ten pośpiech? Gdzie się wam spieszy? Przecież twoja ręka zamieniła się w kikut. Ryzyko śmierci niewielkie. No ale dobra, okej, atak WLF, a ja się kręcę i szukam po szafkach czegokolwiek. Zajem, dobra, może faktycznie ciut szybciej. Ale... Po co trzymać puste tacki? No liczyłem na jakieś żarcie, chociaż Abby w pełni zdrowa. Dobra, na pewno nic nie mogę skręcić na szybko? Porzucamy tak wiele osób, nie pomożemy im. Zresztą te tak wiele osób chciałoby cię zabić, wiesz? Dobrze. Twoją siostrę pozbawili skrzydeł. A to właśnie jednego skrzydła, ręki. O Boże. Musimy zejść z ulicy. A, czyli egzekucję po prostu. Moment. No, ale wyzbierali wszystko od nich. Zazwyczaj zwłoki coś tam... Ooo. Szkoda konika. No, po bokach. To jest zastanawiające, że tak nic nie ma. O, aha, to oni tu nawet weszli już. Znaczy on, ona. Lew. Lu? Ale właśnie, no skoro już zmieniać imię męskie, to czemu z Lili na lew? No, można było bardziej, nie wiem, Wiktor, Stefan. No, świetnie. No, czyli teraz Abby wie, że to jest być dosłownie po tej drugiej stronie. Zdołamy im uciec? Tak. Pójdziemy inną drogą. O, to się miało przydać jakiś czas temu. No, wam powiem, że tak szczerze... A, nie, faktycznie, oni nie zbierają zapasów. No tak, już to serafici. To dlatego ja jeszcze jestem w stanie coś tutaj znaleźć. Dobra, ale... No może za kontuarem? No właśnie, ale... Max! Dobra, mamy jakby co drugą broń, już trzeba będzie otwarcie strzelać do WLF-u. Jeżeli to będzie... Abby, co ty robisz? No i... Ej, ja tu? Sophisticated? O, w sumie... Spoko nazwa dla czasopisma. Oczywiście anglojęzycznego. Bo u nas można było tytuł mylić Sophisticated Catet. Czy coś w ten deseń. Coś? Może? O, to wygląda obiecująco. Chodź nie do końca, bo to już nie mogę. I tu też nie. Okej, dobra. Podpaliłem się niepotrzebnie, zupełnie. No i też to okno nie wygląda na możliwe do otwarcia. Dobra. Nie no, spokojnie, no wracajcie tam już, wracajcie. Zaraz to was dołączy. Dobra, to nic. No to śmiało. Może jednak kusza, jako broń podstawowa. Strzały coraz bliżej. A proszę was bardzo, jak mogę, to pomogę. Znaczy, to były moje słowa, Abby tak niezbytnio z tą mentalnością. Ale z drugiej strony, gdyby nie zabójstwo Joela, no parę dobrych uczynków na karku miała. Ale też pewnikiem sporo złych, których nie widzieliśmy po prostu. O, czyli połyskują przedmioty, tak jest, dobra, wiadomo. Dobra, udowodniliśmy to. Czyli myth, nie bastard. Bo się okazało to prawdą. Ale dosyć intensywnie tam świeciło, no to zastanawiam się teraz, czemu w ogóle się zastanawiałem.
No, w sumie dają sobie radę. Może niekoniecznie trzeba teraz stworzyć trio. Ewentualnie uratować i pójść w swoją stronę. No, Lew, teraz ty. Co? Przyjazam radę sam, kurde. Yara! Abi? Ała! Yara! Dobra, pytanie, jak mocno dostała? Martwa. Yara, proszę! Lew, musimy uciekać. Chodź. Nie! Widzę kogoś! Nie zostawię jej! Ani kroku! Chodź to już! Kurwa mać! To Abi! Ani kroku, mówię! Nie strzelać! No, Isaac jeszcze na to. Isaac. No to gruba zdrada. Co ty wyprawiasz? Musisz mnie wysłuchać. Kogo tam chowasz? Teraz bym zauważył. Odsuń się. Pogadamy w bazie. On nie jest z nimi, proszę cię. Odsuń się. Kurwa, to jest jeszcze dzieciak. O, czyli w ten sposób. 3 sekundy, żeby odsunąć się od blizny. Raz. Zastrzelisz mnie? 2. Nigdzie, kurwa, nie idę. No. Nie! To jest, kurwa, ognia! O, w dupę. No to Abi tam totalnie rozpieprzyła system, ale Yara, no! Kulka w Isaaca. Musimy uciekać. Ona nie żyje. No teraz to już na pewno, no. Boże, ona umarła. Ale idziemy. A ty z nimi, kurwa, trzymasz. Z tobą trzymam, do cholery. No jak widać. Posłuchaj. Będziemy musieli z nimi walczyć, okej? A potem potrzebuję, żebyś zaprowadził mnie do łodzi. Nie mogą nas zatrzymać. Jasne? No, czyli okay. Faktycznie totalna zdrada. Okay. To idziemy. Póki co znokautowała tylko jednego, no ale... Raczej niedużo czasu minie, zanim ktoś padnie trupem. Jeszcze. O, o. Niczego nie potrzebuję. No i tu się mylisz, wiesz? Zapasy bardzo ważna rzecz. W czasach apokalipsy? No proszę cię. Kiedy cały świat szlak trafił, raczej trzeba podnosić wszystko. O, i shotgun. Czy dystans może? Dobra, zobaczymy. A coś jeszcze? Do Abi. Ale w sumie to, że Yara tam jeszcze przeżyła po tym jednym strzele, to jest całkiem nawet prawdopodobne, no bo... Nie dostała w głowę, więc postrzał gdzieś w brzuch, no... Wiadomo, omdlenie, no jakieś tam chwilowe, częściowe. Bo, no, tuż po operacji amputacji ręki, więc No ale... Kulka w Isaaca? Pytanie, czy przeżył. Ale miał za swoje, chciał strzelić do Abi. Gdzie? Ktoś to widział? Czemu miał hełm? Tak na moje to 2 headshoty poszły. A dobra, skoro już się nie bawimy, to mogę sobie tutaj zmienić. Dobra, zbyt dużo odległość od shotguna, ale... Spoko. A, czyli typowo, próbujemy do WLF-u. Zdrada. I czy teraz Abi nie robi czegoś gorszego niż nawet zrobił Joel kiedyś, tobie? No to by było niezłe, jakby to się udało w taki debilny sposób. No, klarowność trybu nasłuchiwania. Nieźle. Co ty tam sprawdzasz? Nas?
Dosłownie słyszę jedną osobę. Znaczy nawet wizualnie słyszę. O, jest i druga. O, może to nie będzie głupie posunięcie, ale skradanie się w wodzie... Jak na moje zlekcze nie wykonamy, nie? Ale... No, chodź. I koniecznie, ale to koniecznie tutaj. Tam widziałem go na górze. Dobra, w sumie maczeta całkiem spoko. Ale czyli co? No to jednak ciche podejście, tak? Mimo tego, że tak... O ja, no bo nie chciałem zmarnować, nie? Tylko i wyłącznie dlatego. Dobra, tak, no moje już zdechrze po tłumiku. Z tą małą blizną. Ale się wystrzelałem! Okrutnie wręcz. Oj, chyba trzeba zacząć znowu oszczędzać. Ale przede wszystkim tutaj. Kurde, aż tak? Nie, dobra. Może nie. Ale na krótki dystans coś jest. No widzę go z tamtej strony, spokojnie. Ale też, właśnie, mogę zrobić tak. To jest pytanie, gdzie on jest. Czy ona była... Ała! Ała! Gerubo! Tego jeszcze nie było. W wachlarzu różnych śmierci Abby. A, taki myk. No, dobra, nie będę tutaj nurkował przecież. Dobra, na którym jesteśmy etapie? Ilu zginęło? A, niewielu. Nikt. O, to grubo teraz. No to jest niezłe, wam powiem. No, chwyć. No, jak? No, dobra, jak? Jak to rozwiążemy? Nie mogę odkręcić tłumika, niestety. No, czy to był ktoś? A jednak, mogą się wyrwać, skubańcy. Ło, dobra, rozstrzelana. Za mną, ruchy! Młody, czemu nie pomogłeś? Dobra, ale chyba tutaj warto zginąć teraz? Czy może jeszcze nie? Ło, tutaj dwa strzały, dwa headshoty. Trzy strzały, trzy headshoty. Ej, dobra, może jednak zostawimy to przejście. A! Dobra, jednak nie do końca, ale... O, jeszcze ktoś? Gdzieś? No na pewno. Tylko kto i gdzie? Ała! Przecież to ma lunetę! No ej, właśnie, czemu tego... W ten sposób je zrobiłem. Dobra, okej, okay, to już można zmienić śmiało. A, używać apteczki? Wypadałoby. Lepsze nie potrzebujesz przypadkiem? Dobra, jakby co, jeżeli ktoś będzie po cichu do zabicia, to już to w ten sposób. Ładnie. Dobra, kto jeszcze? Dobra, na górze. Tak, tuż nad nami dosłownie. O, i tam. No kurde. No, warto się odsunąć. Tam gdzieś zaraz się pojawi też drugi pewnie. Może są na dole już. Ej, ktoś chyba był, nie? No czemu nie wypaliłem? Byłoby po nim. A tak to co, którędy wyjdzie?
No, ślady w wodzie. No, bankowo, nie? Bankowo. Oj, dwóch. A to może tak w takim razie? A idzie tak? Głowy nisko! A, Dawid. No. Zadaj cios. To nie był cios, to było skręcenie karku. No, to mnie zabijesz ostatnio. Mendo. Ale odpłaciliśmy się chyba dosłownie tak samo, nie? Dosłownie tak samo. Dobra, co tu mogę? Kogo tu jeszcze posłać do piachu? Jacyś chętni? O, widziałem to. No, jak? Czyli co, będą czekać na górze? Dobra, niech sobie czekają. Spoko. Ja sobie zdążę coś skręcić na szybko pewnie. Ej, co, mam jeszcze dwie bomby do wyrzucenia. Autentycznie, czemu by nie? Tylko jakoś muszę je wrzucić na górę. Może odbijając od czegoś? Albo jest tu dziura gdzieś. Czy nie ma? O, może w ten sposób? No! Dobra, jeszcze jedna. No i raczej niewidoczny. Nie pod wodą. Dobra, pytanie, gdzie jestem, w którym miejscu? Czy tu? Uciekli? No faktycznie nie jesteśmy daleko. Wcale. O, dobra. Jakby co, mamy lepszą maczetę, ale spoko. No szybko. No, ale utrata przytomności pod wodą. Abi, to było zabójstwo, wiesz o tym, nie? O, skubańcu, no. Dobra, minimum dwie osoby jeszcze. Obie tam. No, to jest tylko jedna z nich. Ale w sumie tutaj naboje do shotguna. No, sporo rzeczy, które mógłbym spożytkować. I uzupełnić od razu. No, lew, wypierdzielaj. O, wejść na górę. No, pewnie by widział. Ale teraz już może nie. Dobra, nie mam latarki jak jakiś debil, na szczęście. No, gdzie on poszedł? Lewo, prawo? Obstawiam, że prawo. Aha. No, może nie zobaczy, może nie zobaczy. A może zobaczy. Nie. Twój pech, kolego, twój pech. O kurde, więc jednak trafiłem. O jasny gwint, no. Tamto, Jezu, to było bardzo na miejscu, wiecie? O. Ale żyje jeszcze, cholera, chyba. Ej, już to potrafione. No dobra, to może delikatny berserk teraz? Bo czemu niby nie? Nie ma drzwi. Daj, na ile oni będą chcieli mnie dorwać? Czy będą schodzili tu? Czy może typowo po prostu tam zeskoczyć do nich? Gdzieś tu przecież są. No ewentualnie mogę zrobić tak. Rzucić gościa cegłą. Łoj, to jest następny jeszcze. To może inaczej.
No aż wyrzuciłem sporo, no. Znaczy zgarnie w łeb? Nie, filar. Akurat. Oj, ale tego zgubiłem. On idzie przypadkiem w górę właśnie? A nie, tu jest. No i co, widziałeś? Ale jazda, nie widział mnie. Nie, ale w sumie, ale mega sposób na skradanie, prawda? No gościu został z cegły. O, shit! Dobre! Ej, kurde, byłem... Na pewno byłem pierwszy, nie? No dobra, już opisałem, że to byli wszyscy. Jesteś ze mną? Tak. Dobra, zaraz poszukamy, czego trzeba ewentualnie, albo w sumie. Już tak. I już tak. Bo można ją od razu uleczyć na szybko. Zostawiając delikatny zapasik jeszcze, żeby jakby co podnieść batonika. Bo czekaj, tutaj mogą być. Będę patrzeć. Dobra, no to kochani, ja w tym miejscu kończę ten materiał. Przelać się po okolicy, wyzbieram wszystko, co tutaj jest i lecimy dalej. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!